Witajcie ciekawscy! Na pewno znacie te historie, w których ludzie łączą się, aby pomóc komuś osiągnąć cel i sprawić, by ta osoba spełniła swoje największe marzenie. Tak było w przypadku małego chłopca z Afganistanu, Murtazy Ahmadi, który zyskał sławę w wieku zaledwie 5 lat. Co takiego się stało, że dziecko pojawiło się w wiadomościach całego świata w 2016 roku? Co z tym wspólnego ma Messi? I dlaczego oczy opinii publicznej skierowane są na słynnego piłkarza w związku z tą sytuacją? Cóż, od dłuższego czasu pojawia się wiele nagłówków, które mówią, że chłopiec po spotkaniu z legendarną gwiazdą piłki nożnej doświadczył tylko cierpienia i rozczarowania. Ale czy na pewno? Zostańcie z nami, aby poznać szczegóły historii, która zaczęła się szczęśliwie, lecz omal nie skończyła się tragicznie. Zanim jednak przejdziemy dalej, upewnijcie się, że włączyliście subskrypcję naszego kanału i powiadomienia, by nie przegapić żadnego z naszych filmów. Mały Murtaza Ahmadi osiągnął pewien stopień sławy dzięki miłości do gwiazdy piłki nożnej Lionela Messiego. Dla tych z was, którzy mogą nie znać tej historii lub niewiele pamiętają, przedstawimy krótkie podsumowanie. Zatem w 2016 roku mały chłopiec kopał piłkę na wyjałowionym polu niedaleko swojego domu w prowincji Ghazni, położonej na południowy zachód od Kabulu. Chłopiec miał na sobie plastikową reklamówkę w biało-niebieskie paski z napisem „10” i „Messi”, udającą koszulkę zawodnika z Argentyny. Zrobił moją starszy brat, Humayun, który też sportretował chłopca na fotografii, którą wstawił na swoim Facebooku. Zdjęcie zostało wybrane przez France Press jako fotografia roku, dzięki czemu stało się wiralowe w mediach społecznościowych. O Murtazie zaczęły mówić światowe media i chłopiec zyskiwał popularność. Wszystko to doprowadziło do emocjonalnego spotkania chłopca z piłkarzem w Katarze, ale zaowocowało też tym, że jego rodzina musiała uciekać z domu po tym, jak otrzymywali groźby od talibów, które zagrażały życiu dziecka i jego rodziny. Prowincja Kazani, w której mieszkali, została wcześniej zaatakowana przez wojsko, co jest kolejnym powodem, dlaczego rodzina musiała wyjechać do stolicy Kabulu. Ale za chwilę porozmawiamy o tym więcej, więc pamiętajcie, by zostać z nami do samego końca, ponieważ mamy dla Was wiele interesujących wiadomości. Na razie, porozmawiajmy jeszcze o tej unikatowej, tak zwanej plastikowej koszulce, która omalnie kosztowała rodzinę chłopca ich spokoju marzeń. W czasie, gdy to wszystko się zaczęło, Murtaza miał zaledwie 5 lat i był dumnym kibicem piłkarskiej reprezentacji Argentyny, a szczególnie Messiego z numerem 10. Tę liczbę piłkarz odziedziczył po innym legendarnym zawodniku, nie żyjącym już Diego Maradonie, o którym nawiasem mówiąc mamy odcinek, który Wam teraz polecamy. Ale jeszcze posłuchajcie, bo jeśli chodzi o sprawę rodziny Ahmadiego, po tym jak chłopiec i jego rodzina stali się sławni, Messi skontaktował się z chłopcem, a nawet za pośrednictwem organizacji charytatywnej UNICEF, dla której pracuje jako ambasador, wysłał mu prezent, który obejmował podpisaną przez niego koszulkę. Następnie chłopiec został również zaproszony na spotkanie z piłkarzem, gdy Barcelona rozgrywała towarzyski mecz z Al-Ahli z Arabii Saudyjskiej w Katarze pod koniec 2016 roku. Tak też Maluch osobiście spotkał swego idola, a nawet wyszedł z nim za rękę na boisko. Później w wywiadzie ojciec Murtazy przyznał, że w tamtym momencie jego syn za nic nie chciał puścić dłoni Messiego. Jednak gdy tylko chłopiec spełnił swoje marzenie, przysporzyło to wiele kłopotów jemu i jego rodzinie, bowiem stali się celem talibów. Matka chłopca ujawniła, że wielokrotnie otrzymywała telefony od mężczyzn wysokiego szczebla proszących o pieniądze, którzy sądzili, że skoro rodzina spotkała cenionego piłkarza, jest teraz bogata. Kobieta użalała się, że wszyscy myśleli, że Messi dał im lub ich synowi dużą sumę pieniędzy. Podobno rodzice chłopca otrzymywali również groźby wynikające z domniemania, że uczą swojego syna o sporcie, a nie o koranie. Tak też rodzina obawiała się, że ktoś spróbuje porwać murtazę, myśląc, że mają pieniądze wystarczające na zapłatę okupu, więc przestali wysyłać chłopca do szkoły. Kiedy natomiast napięcia w ich regionie nasiliły się z powodu obecności talibów, rodzina uciekła z rodzinnego miasta, zostawiając wszystko za sobą i udała się do stolicy Afganistanu. Należy tu dodać, że rodzina chłopca pochodzi z mniejszości Hazara, czyli grupy szyitów afgańskich prześladowanych przez talibów. Ich sytuacja znacznie pogorszyła się w 2018 roku, dlatego tysiące rodzin musiało uciekać z tego miejsca, nie zapominając o liczbie ofiar tego konfliktu. Sytuacja nie polepszyła się jednak po ucieczce rodziny Ahmadich, a biorąc pod uwagę ich przykre warunki życia Szafika, matka Murtazy, zaapelowała do Messiego, aby pomógł jej synowi zdobyć lepszą przyszłość. Wyjaśniła ich trudne położenie, jak musieli szybko podjąć decyzję o ucieczce z domu tylko w tym, co mieli na sobie i wszystko zostawić za sobą. Prosiła więc gwiazdę piłki nożnej, aby pomógł im opuścić kraj i by ich mały synek mógł mieć lepsze życie gdzie indziej. Tymczasem chłopiec żyje bardzo ograniczony przez strach związany z możliwością zranienia lub porwania go. Mimo to wciąż marzy, by zostać piłkarzem i nadal jego idolem jest Messi. Od czasu do czasu mama pozwala mu na chwilkę wyjść przed dom i pograć w piłkę, ale najczęściej zamiast wychodzenia zezwala tylko bo odwiedził go jeden z kolegów. Czy to zrujnuje pragnienia chłopca o sporcie? Na pewno ponownie przyciągnęło uwagę mediów i sympatyków sportowca, którzy nadal pamiętają sprawę Murtazy. Jednakże w odniesieniu do tej kwestii opinie w mediach społecznościowych są mocno podzielone. Niektórzy mówią, że Messi w żaden sposób nie jest odpowiedzialny za całą sytuację i nie jest rodzinie nic winien, a po prostu chciał zrobić coś miłego dla mojego chłopca. Inni natomiast uważają, że wielki piłkarz mógłby, a nawet powinien, zrobić coś, aby pomóc tej biednej rodzinie w potrzebie. Zwłaszcza, że jako światowa gwiazda ma uprzywilejowaną pozycję. A Wy jak sądzicie ciekawcy? Wiecie też, jak niektórzy fani piłki nożnej uwielbiają rywalizację i porównania. Dlatego też w przypadku tej kwestii pojawiło się również nazwisko Cristiano Ronaldo. O co chodzi? Już odświeżamy Waszą pamięć. Być może kojarzycie dość podobną sytuację, ale związaną z portugalską gwiazdą piłki nożnej i pięcioletnim syryjskim chłopcem uchodźcą. Ronaldo pomógł dziecku uzyskać azyl w Hiszpanii podobno przekazał mu nawet pieniądze, aby mógł rozpocząć życie w nowych warunkach. Wielu zwróciło uwagę, że w przeciwieństwie do Cristiano Messi nigdy nie zrobił nic takiego, ale w tym miejscu musimy dodać, że chłopiec, któremu pomógł Ronaldo, był sierotą. Tak w ogóle, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o Cristiano i jego własnych dzieciach, możecie to zrobić, oglądając nasz inny film. Niezależnie od zachowania piłkarzy, podobieństwo sytuacji, w jakiej się znaleźli, sprawiło, że po raz kolejny ich ze sobą porównywano, a ich rywalizacja o wizerunek i sympatię dotyczy już nie tylko sukcesów na boisku, ale i kwestii altruistycznych. I tak sprawa chłopca z Syrii właściwie pozytywnie wpłynęła na obraz Ronaldo, o którym wielu mówiło o egoista. Tymczasem inni podkreślają, że ten chłopiec nie był jedyny, bo Cristiano wspiera różne rodziny i dzieci syryjskie, przekazując darowiznę na rzecz organizacji Save the Children i będąc ich ambasadorem od 2013 roku. Dokładna ilość pieniędzy, które Ronaldo przekazał na ten cel charytatywny nie jest znana, jednak gest był na tyle hojny, że możliwe było wsparcie dzieci w Aleppo i następnie w całej Syrii. W dodatku piłkarz przyciągnął uwagę na ich problem, kiedy zamieścił na swoim Twitterze wideo, które szybko stało się wielalowe, a w którym powiedział głośną kwestię. Cytujemy Cześć, to jest dla dzieci z Syrii. Wiemy, że wiele wycierpiałyście. Jestem bardzo znanym graczem, ale to wy jesteście prawdziwymi bohaterami. Nie traćcie nadziei. Świat jest z wami. Wspieramy was, a ja jestem z wami. Ronaldo przekazał w przeszłości również inne darowizny na różne cele charytatywne, takie jak operacja mózgu dla 10-letniego dziecka lub na leczenie raka piersi, choroby, której jest bardzo świadomy, ponieważ cierpiała na nią jego matka Dolores Aveiro. Obecnie wspiera także walkę z globalną pandemią i przekazał 4 miliony dolarów portugalskim szpitalom, jak poinformowała gazeta Record i co potwierdziło wielu przedstawicieli tych placówek. Jednak to wszystko nie oznacza, że Lionel Messi nie jest altruistą, wręcz przeciwnie, argentyńska gwiazda też wspiera liczne akcje charytatywne, ale pozostaje w tej kwestii bardziej dyskretny. Ma również własną fundację o nazwie Leo Messi Foundation, która w ostatnich latach wyróżniła się przekazując potrzebującym miliony dolarów. Ale powiedzcie, ciekawcy, uważacie, że Messi powinien pomóc afgańskiemu dziecku i jego rodzinie zacząć od nowa oraz uciec przed zagrożeniami, z którymi zmagają się każdego dnia od czasu ich spotkania? Jak myślicie, kto bardziej pomaga w celach charytatywnych? czy Messi. Uważacie, że takie porównania w ogóle mają sens? Dajcie znać w komentarzach poniżej i jak zawsze, nie zapomnijcie polubić oraz udostępnić tego odcinka, jak i zasubskrybować naszego kanału, by nie przegapić kolejnych. Do usłyszenia wkrótce, cześć!